1984 roku. Studia średnie odbywał w Wiedeńskim Kolegium Jezuitów. Musiał wyróżniać się wśród swoich kolegów, skoro, jak sam pisze w jednym ze swoich listów do rodziców, został przyjęty do kongregacji mariańskiej, do której przyjmowano tylko najlepszych i najwybitniejszych uczniów. Był to również początek jego życia zakonnego. 22 maja 1603 roku rozpoczął nowicjat w Brnie. Razem z nim odbywał nowicjat Stefan Pongracz, późniejszy towarzysz jego męczeńskiej śmierci. Po dwuletniej próbie 22 maja 1605 roku Melchior złożył śluby zakonne. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem zakonu, po nowicjacie nie udał się na studia, ale na praktykę nauczycielską do Brna i do Płocka, gdzie jezuici mieli swoje kolegia. Od roku 1609 rozpoczął 3-letnie studia filozoficzne w Pradze. Ponieważ nie okazywał w tym kierunku większych uzdolnień, skierowano go na 2-letni kurs teologii. W roku 1614 otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwsze lata kapłańskiego życia spędził w Pradze, gdzie głosił kazania i spowiadał w języku czeskim, który poznał w czasie nowicjatu i studiów w Czechach. Około roku 1616 powierzono mu kierownictwo kursy praskiej dla ubogich studentów. Stanowiła ona równocześnie zalążek małego seminarium. Kiedy wybuchła wojna 30-letnia, Melchior udał się na Węgry i pozostał tam w kolegium jezuickim w Homonnie. Tutaj też 16 czerwca 1619 roku złożył śluby wieczyste. Wkrótce wysłano go w charakterze kapelana wojskowego do Koszyc. Razem z Melchiorem wysłano tam również Stefana Pongracza, który był Węgrem. Pongracz miał służyć katolikom węgierskim, a Melchior polskim i czeskim. Swoją posługę pełnili zarówno wśród wojskowych, jak i dla małej grupy ludności cywilnej. Kiedy wojska Rakoczego zajęły Koszyce, aresztowano także kapłanów, którzy szukali schronienia w zamku. Kanonika Strzygomskiego, Marka Krysza, Chorwata, Melchiora Grodzieckiego i Stefana Pongracza. Pastor protestancki Alwinczy domagał się wymordowania wszystkich katolików w mieście. Sprzeciwiono się temu, ale wydano wyrok śmierci na 3 kapłanów. Rakoczy zatwierdził ten wyrok. Jego hajducy dokonali straszliwej egzekucji. Po północy z 7 na 8 września 1619 roku w towarzystwie pastora Alwinczego hajducy udali się na zamek. Najpierw usiłowali nakłonić kapłanów do wyrzeczenia się wiary katolickiej. Kiedy zaś groźby okazały się daremne, na miejscu zamordowali kanonika Krzyża. Nad jezuitami zaś zaczęli się znęcać i torturować ich, aby wymusić na nich odstępstwo. Umocowali do belki każdego z nich i podnosili w górę. Nogi obciążano kamieniami, ciało krajami nożami, głowę okręcali sznurem i ściskali tak mocno. Wśród niesłychanych mąk obaj jezuici powtarzali tylko imiona Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. Kiedy wreszcie siły kat opadły, dobili swoje ofiary, obcinając im głowy. Ciało męczenników rzucono do kloaki. Wieść o dokonanej tak straszliwej zbrodni obiegła lotem błyskawicy Koszyce. Wywołała oburzenie nawet wśród protestantów. Rada Miejska poleciła katowi pogrzebać ciała kapłanów. Wywieziono je do posiadłości w Ansosowe z koło Koszyc. Stąd w roku 1636 przeniesiono je do Trnawy, gdzie po kilkakrotnej zmianie miejsca spoczęły w klasztorze urszulanek. Liczne łaski i cuda przypisywane stawiennictwu Melchiora, jego towarzyszy oraz kult zataczający coraz większe kręgi na Słowacji, Węgrzech, Morawach i Śląsku doprowadziły do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego już w roku 1628. Dopiero jednak 15 stycznia 1905 roku Melchior i jego dwaj towarzysze zostali przez świętego Piusa X uznani za błogosławionych. Kanonizował ich święty Jan Paweł II w 1995 roku.